Moralność. Uczniowie bardzo często poświęcali wiele uwagi problemowi dobra i zła oraz związanym z nim kwestiom. Czasem odpowiedź była oczywista, a czasem niejasna i zagmatwana. Jeżeli mistrzowi zdarzyło się być podczas takich dyskusji, zwykle nie brał w nich udziału. Pewnego razu zadano mu pytanie: czy jest rzeczą słuszną zabić kogoś, kto chce mnie zabić, czy też nie? Odpowiedział: skąd mogę to wiedzieć? Zmieszani uczniowie zapytali: jak więc możemy odróżnić dobro od zła? Mistrz rzekł: dopóki żyjecie, bądźcie umarli dla samych siebie. Całkowicie umarli. Potem możecie czynić, co chcecie. I wasze działanie będzie dobre.